Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia. W pierwszym odcinku poświęconym pomiarom wysokościowym przedstawię Ci podstawowe pojęcia związane z pomiarami wysokościowymi. Będzie to wstęp do serii odcinków poświęconej właśnie pomiarom wysokościowym. Przed obejrzeniem tego odcinka proszę Cię o subskrypcję mojego kanału oraz łapkę w górę. W ten sposób przyczynisz się do rozwoju mojego kanału. Na ten moment jest to jedyny sposób, w który możesz mnie wesprzeć. Ok, no to zaczynamy. Tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek związany z pomiarami wysokościowymi będzie służył wstępowi do pomiarów wysokościowych. Wyjaśnię w nim podstawowe pojęcia, które przydadzą nam się do kolejnych filmów. Na początku chciałbym przytoczyć uproszczoną przeze mnie definicję niwelacji geometrycznej. Jest to jeden z rodzajów niwelacji terenowej, polegający na pomiarze różnic wysokości za pomocą niwelatora i ład. Tutaj mamy niwelator. Niwelator techniczny. Jest to niwelator optyczny, który za pomocą układu optycznego możemy odczytać różnice wysokości na łatach geodezyjnych. Tak wygląda łata geodyzyjna. Odczytujemy tutaj wartości w milimetrach z podziału na łacie, natomiast tymi łatami bardziej zajmę się w odcinku, którym będę pokazywał, jak odczytywać wartości na łatach. Narysujmy sobie więc tutaj teren. Oraz poziom morza. Na terenie mamy jakiś punkt, który nazwę sobie A. Będzie to punkt, który będzie podlegał pomiarowi, a więc zapisuję, że punkt A to punkt terenowy, który podlega pomiarowi. Czerwona linia dołączona do punktu A pokazuje, że wszystkie punkty znajdujące się na czerwonej linii mają wysokość punktu A. Natomiast w tym miejscu mamy poziom morza. Jest to też poziom odniesienia albo poziom zerowy układu wysokościowego, albo po prostu poziom zerowy, do którego odnosimy pomiary wysokościowe. Różnica wysokości między poziomem zera w danym układzie wysokościowym a poziomem punktu A, czyli, poziomem, czyli po prostu wysokością A, to wysokość punktu A, czyli jest to bezwzględna wysokość nad naszym punktem zerowym. Potocznie możemy powiedzieć, że jest to po prostu wysokość punktu A, czyli różnica wysokości punktu A, a poziomem 0. Teraz mamy sytuację terenową, w której mamy niwelator oraz mamy dwa punkty, punkt A i B, które będą podlegały pomiarowi. W tej grafice chciałbym wyjaśnić, czym jest odczyt w przód i odczyt w tył. Pionowo ustawimy łaty na punkcie A oraz na punkcie B. Będziemy dokonywali odczytów. Ta czerwona linia symuluje nam właśnie odczyty, na jakiej wysokości będą odczytywane. To jest kierunek naszego pomiaru. Nasze odczyty na łacie, odwrotne do kierunku naszego pomiaru, to tak zwane odczyty wstecz, oznaczane literką T. Odczyty zgodne z kierunkiem pomiaru są to odczyty w przód oznaczane literką P. Teraz zauważmy, przypnę tutaj poziom A do punktu A. Co to oznacza, że w tym miejscu wszystkie punkty będą miały taką samą wysokość jak punkt A, czyli będzie to poziom A. Natomiast tutaj, analogicznie pod spodem, zrobiłem to samo do punktu B, czyli będę miał tutaj poziom B. Linia, którą teraz zaznaczę to różnica pionowa odległości między poziomem A i B, czyli różnica wysokości między punktami A i B, oznaczane jako DHA, czyli delta HB, czyli różnica wysokości pionowej, czyli tak zwane przewyższenie. Przewyższenie, czyli różnica wysokości pomiędzy punktami. Przewyższenie to oblicza się na podstawie różnicy odczytów na łatach. Odczyt wstecz, Minus odczyt w przód. W tym przypadku zauważmy, że odczyt wstecz jest mniejszy od odczytu w przód, więc odejmując te odczyty, nasza różnica wysokości wyjdzie na minusie, co oznacza, że teren będzie spadał. Natomiast jeżeli odejmiemy odczyt w przód minus odczyt w tył, to tak naprawdę zmienimy kierunek pomiaru, a więc od punktu B do punktu A teren będzie rósł, więc będzie na plusie. Ogólnie odejmujemy odczyt wstecz minus przód. Dobrze, teraz wyjaśnię kolejną rzecz. Kolejną rzeczą będzie wysokość osi celowej. Jeżeli mamy niwelator, przez który będziemy dokonywali odczytów na tej wysokości, to wysokość osi celowej tutaj mamy poziom 0, przypominam jest to różnica wysokości między poziomem 0, a właśnie wysokością, na której będziemy dokonywali odczytu. Oś celową będziemy oznaczali jako HC, czyli wysokość osi celowej. Kolejną definicją, którą chciałbym Wam tutaj przybliżyć, będą punkty o znanej wysokości wyznaczonej dla danego układu wysokościowego. Ja je nazwę tutaj reperami. Wyglądają mniej więcej w ten sposób: jest to reper ścienny, który wkręcany jest w budynkach. Które są trwale związane z gruntem, nie osiadają i są do tego przystosowane. Mają one wyznaczone w wyniku niwelacji wysokości w układzie wysokościowym. Są wkręcane właśnie na takie niskie wysokości w budynkach, i tutaj możemy położyć łatę. Zauważmy, że ta linia będzie wyznaczała nam wysokość tego reperu nad poziomem zerowym, czyli poziomem odniesienia, poziomem morza. Czyli jest to wysokość naszego reperu. Teraz zauważmy, że takie repery montuje się w ścianach. Natomiast co w przypadku, kiedy tych ścian nie ma? W tym przypadku repery montuje się w punktach, które są trwale zastabilizowane w ziemi. Wyglądają one mniej więcej w ten sposób. Zaraz tutaj o, już Wam pokazuję. Jeżeli nie ma budynku w lesie, co jest dość logiczne, to występuje to mniej więcej w ten sposób. Dobrze, to byłyby podstawowe pojęcia, czyli będzie to niwelator, łata geodezyjna, odczyty, odczyt w przód, odczyt wstecz, poziom odniesienia, wysokość punktu oraz reper geodezyjny, czyli punkt o znanej wysokości wyznaczonej w danym układzie wysokościowym. Jak dotrwałeś do końca, to daj mi znać w komentarzu, jak podoba Ci się nowy sposób przedstawiania treści na moim kanale w postaci animacji.